Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj jestem z Dorotą, założycielką Busy Bee. Dzisiaj zaczynamy naszą serię Uskrzydlone Kobiety i Dorota będzie naszą pierwszą bohaterką. Witam Cię bardzo serdecznie. Dziękuję, że zgodziłaś się na wystąpienie. Zanim opowiesz nam o tym miejscu, chciałabym zapytać, co było przed Busy Bee? Przed Busy Bee byłam mamą pierwszego dziecka, Natalki, i pracowałam w domu od czasu ciąży i męczyłam się trochę tą pracą. Jestem architektem, więc robiłam projekty wnętrz, siedząc w swoich czterech ścianach. Od czasu do czasu wysyłałam dziecko do żłobka, żeby nie zwariować, i dalej pracowałam w domu. I jak przychodził mój mąż do domu, to miałam do opowiedzenia w zasadzie tylko to, co się działo z moim dzieckiem oraz co widziałam na ekranie. Bo w zasadzie nic ciekawego nie działo się w moim życiu. Co Cię skłoniło do tego, żeby zmienić tą sytuację? No właśnie ta sytuacja tak naprawdę. Co mnie skłoniło? Wiesz, to była chyba taka sytuacja, która się pogłębiała. Było coraz gorzej ze mną. Czułam, że dziczeję, naprawdę dziczałam w własnym domu. Bałam się odezwać wśród ludzi, bo coraz trudniej było mi nawet nawiązać kontakt. Tego kontaktu po prostu na co dzień było bardzo mało. I postanowiłam, chciałam mieć też swoją pracownię architektoniczną, ale nie chciałam być szefem w pracowni architektonicznej, tak? Tylko chciałam mieć ludzi wokół siebie, chciałam mieć z kim pogadać, a jednocześnie mieć fajne miejsce do pracy i taką swoją wizytówkę, móc powiedzieć, że spotykamy się tutaj, a nie w kawiarni po raz setny, i że nie muszę się zastanawiać, kto zapłaci za wodę, kawę, herbatę, że nie muszę się zastanawiać, czy ktoś mnie słyszy, czy nie, nie muszę, mogę zrobić porządną prezentację, bo mam cały sprzęt do tego i odpowiednie miejsce, więc wygląda to znacznie profesjonalniej niż wcześniej. Jesteśmy w Busy Bee, czyli Twoje dziecko już się urodziło, że tak powiem, jeżeli chodzi o to miejsce. O co chodzi? Co tu robicie? Powiedz coś więcej o Busy Bee. To miejsce, w którym się znajdujemy, to w ogóle garaż. Tak. Tak, to jest nasz magiczny... jeszcze nie ma podjazdu. Ale będzie, prawda? Dzięki Bogusia. No motywacja jest bardzo silna, to prawda. Słuchaj, no więc to jest akurat garaż i o nim zaraz też opowiem. Busy Bee to jest biuro coworkingowe, czyli takie miejsce, w którym spotykają się freelancerzy różnej maści, różnych profesji, ale nie tylko. Freelancerzy przychodzą popracować przy biurkach, po to, żeby właśnie nie siedzieć w domu, nie dziczeć, nie siedzieć w kawiarni przy jednej filiżance kawy, co jest zawsze takie trochę niezręczne. I są też mikroprzedsiębiorstwa, małe firmy, które zajmują z kolei pokoje. To już są wtedy firmy dwu, trzy, cztero, nawet ośmiu była osobowe, które zajmują pokoje i mają wtedy takie biuro na wyłączność dla siebie. A chodzi o to, żebyśmy właśnie wspólnie tworzyli fajną społeczność, wspólnie gotujemy od czasu do czasu, mamy wspólne warsztaty, spotkania. Spotykamy się też po prostu w kuchni, nie wiem, na kawie, w ogrodzie, na tarasie, bo mamy takie różne fajne miejsca tutaj, czy właśnie tutaj w garażu. Garaż stanowi też przestrzeń do podawania cateringu dla osób korzystających z dużej sali konferencyjnej, czyli właśnie w ofercie naszej, oprócz tego, że mamy biurka do wynajęcia, mamy pokoje do wynajęcia, ale mamy też salę, małą salkę spotkań dla dwóch, czterech osób i większą salę szkoleniowo-konferencyjną w zależności od potrzeby, która to właśnie do oferty ma dodany, powiedzmy, ten garaż i można z niego skorzystać, można tutaj się zrelaksować w czasie przerw kawowych. Dla wielu firm korzystających z naszej sali było to bardzo ważne, żeby nie jeść na przykład w tej samej sali, w której odbywa się warsztat. Czyli żeby móc wyjść poza salę, gdzieś odpocząć, a jednocześnie dla nas ważne było to, żeby nie przeszkadzać innym coworkerom podczas pracy, żeby
każda z tych grup mogła się poczuć swobodnie i fajnie odpocząć. No, ja muszę powiedzieć, że zobaczyłam na razie tylko garaż, ale ze zdjęć i z tego, jak widziałam przez szyby na przykład, to widzę, że to jest bardzo wyjątkowe miejsce, jeżeli chodzi o wystrój. Ma fajną energię, zresztą wy to zaraz zobaczycie. Gratuluję w ogóle, nawet garaż wygląda rewelacyjnie i bardzo klimatycznie. Wiemy już skąd twój pomysł, tak? Ale powiedz mi, czy łatwo ci było dojść do tego momentu? Jak to się zaczęło, realizacja tego marzenia, tego pomysłu? No, to była trudna droga tak naprawdę, bo zaczęłam od zdobywania dotacji unijnych. Projekt dotacji unijnych się strasznie przeciągał. Tak się przeciągał, że aż zaszłam w ciążę. No to jak zaszłam w ciążę, to dokończyłam ten... Właściwie postawiłam na nogi biuro, jak Kubuś miał kilka tygodni. To były moje pierwsze... No nie pierwsze rozmowy, ale to był moment podpisania umowy o wynajem tego domu. I później trzeba było to wszystko tutaj wyremontować, tak, zaaranżować, wyposażyć i tak dalej. I to wszystko robiłam z maleńkim dzieckiem, naprawdę, kilkutygodniowym, potem kilkumiesięcznym, bo trwało to powiedzmy 2,5 miesiąca chyba sam remont trwał. I rzeczywiście z Kubusiem w nosidełku, w wózeczku, w wózku dużym i tak dalej kombinowałam jak mogłam. Puście. Chodziłam tutaj z nimi, rozmawiałam z wykonawcami, jeździłam po sklepach wszelkich z wyposażeniem i tak dalej, karmiłam i tak dalej, czyli byłam normalną mamą etatową, próbując łączyć te dwie sprawy. Było to bardzo trudne, ale jeszcze nie wtedy było tak bardzo trudne, jak wtedy, kiedy biuro się otworzyło. Bo tak naprawdę wtedy pojawił się taki konflikt we mnie, którego się chyba nie spodziewałam. Okazało się, że jest mi bardzo trudno przyjechać do pracy ze spokojną głową i czuć się w porządku wobec własnego dziecka, przesiadując tutaj całe dnie. I ten konflikt, a okazywało się, że w zasadzie za każdym razem na początku, jak wynajmowałam czy salę, czy biurka, tak, bo były takie pojedyncze wynajmy na początku, no to właściwie przesiadywałam tutaj cały dzień. Było to straszne. Ściąganie mleka, tak? W ogóle myślenie o takich rzeczach, gdzieś tam niania właśnie z tym maleństwem w domu. Takie po prostu zwyczajne, prozaiczne, matczyne tematy. I z kolei z drugiej strony na przykład moja coach Ania Kubisz-Cichosz, bardzo ważna w tym przedsięwzięciu osoba, podpowiadała mi, żebym spróbowała przeprowadzić się, że tak powiem, z Kubą i z nianią na czas funkcjonowania biura do tego miejsca. I ja się bałam bardzo o to, że właśnie zaburzę jakiś profesjonalny wygląd tego biura, że ludzie nie będą chcieli przychodzić, tak, do miejsca, gdzie są dzieci. No w końcu mówię, że właśnie możesz zostawić swoje dziecko na parę godzin i przyjść popracować w spokoju, a nagle sama przyprowadzam swoje dziecko, tak, do tego biura. Ale po paru takich namowach i paru takich rozmowach kluczowych postanowiłam, że faktycznie spróbuję i okazało się, że był bardzo fajny odbiór, a że oprócz tego ja też poczułam, że w ten sposób mogę funkcjonować, więc rano przyjeżdżałam tutaj z Kubusiem, byłam po prostu mamą, tak, oprócz tego próbowałam robić co mogłam, żeby jakoś to biuro wypromować, pokazać się w paru miejscach i tak dalej, żeby w ogóle ludzie dowiedzieli się o naszym istnieniu. I potem wracałam do domu i zajmowałam się drugim dzieckiem, bo mam ich dwoje. Nie ukrywam, że to jest dla mnie niezwykła historia. I kiedy zaczęłyśmy rozmawiać, a znamy się nie od dziś, bo może powiem, jak świat jest mały i jak na siebie trafiłyśmy kilka miesięcy temu, koło roku już może nawet, wysłałam do ciebie CV. Tak. Szukałaś asystentki i w tym momencie dostałam od Doroty wiadomość, że niestety no, przestrzeń jest niedostosowana.
No i miałyśmy taki chwilowy kontakt i świat jest mały. Kiedy szukałam bohaterek do mojego cyklu przez Szpilki w biznesie, taka grupa dla kobiet właśnie, które prowadzą własny biznes, to trafiłyśmy na siebie. Szybko zorientowałyśmy się, kim jesteśmy. Także świat rzeczywiście jest mały i musiało gdzieś być zapisane, żebyśmy się jeszcze raz spotkały. Powiedz mi taką rzecz, każdy inaczej definiuje sukces. Czy ty uważasz, że osiągnęłaś sukces? I w ogóle czym jest dla ciebie sukces? Czy osiągnęłam sukces? Myślę, że w dużej mierze tak. Ale nie sama. Sama bym tego na pewno nie dokonała, bo jak byłam tutaj jako jedna osoba prowadząca, tak, i z dodatkiem niani i Kuby, to żyłam zbyt intensywnie i jakby trudno mi było jednak, nawet mając Kubusia w biurze, trudno mi było oddzielić pracę od życia prywatnego i było też tak, że miałam takie poczucie, że jednak mało czasu w ogóle jestem dla dzieci, tak? Jeszcze mówię, drugie dziecko, które trochę w tym czasie chyba ucierpiało, tak? Bo rzeczywiście miałam mało tego czasu. I pojawiły się w moim życiu w bardzo też magiczny sposób, naprawdę. Pojawiły się bardzo ważne dla mnie osoby tutaj w biurze. Oprócz oczywiście tego, że bez przerwy wspierał mnie mój mąż, moja rodzina, moi rodzice. To i przyjaciele też. To pojawili się tacy ludzie, jak właśnie Iwan, Chryścina i Ania. I bez nich naprawdę nie wiem, czy bym się nie załamała w którymś momencie. Bo na początku był Iwan w tej historii tutaj BZB, który bardzo pomógł mi z różnymi sprawami, z wypromowaniem biura i też wspierał mnie tak bardzo duchowo, kiedy ja się łamałam, bo rzeczywiście trudno było tak naprawdę wyjść na prostą, tak? Trudno było, krótko mówiąc, zarobić na koszty, bo to jest dość duży koszt prowadzenia tego biura, nie mając własnego lokalu. Ale rzeczywiście w wielu kwestiach mi bardzo pomagał, a później pojawiły się właśnie moje asystentki, tak? Chryścina i Ania, które mnie ogromnie odciążają, dzięki którym ja rzeczywiście mogę zdecydowanie bardziej decydować o swoim czasie. Mogę nie przyjechać do biura, co wcześniej było absolutnie nie do zrobienia. Mogę zająć się dziećmi, kiedy tego potrzebuję, kiedy na przykład są chore, tak? Mogę zostać w domu, mogę gdzieś wyjechać, no, mogę cokolwiek zrobić. Staramy się funkcjonować w układzie takim bardzo partnerskim. Ja nigdy nie traktowałam ich jako moje pracownice, tak? Czy coś w tym rodzaju. Zresztą myślę, że one też bardzo to czują. Staramy się, żeby rzeczywiście ten układ był bardzo partnerski, ufam im całkowicie i to jest taka bardzo, bardzo fajna, bliska relacja, bardzo dobra. Wiemy, że wspólnie działamy dla wspólnego dobra, tak? Chcemy, żeby to biuro działało, żeby przyciągało ludzi z dobrą energią i okazuje się, że faktycznie tak jest. Trafiamy na bardzo dobrych ludzi i ci, którzy do nas nie pasują, podlegają takiej naturalnej selekcji, bo oni sami w tej przestrzeni, o której powiedziałeś, że ona ma taki klimat odpowiedni, to on jest odpowiedni dla niektórych, a dla niektórych jest absolutnie niedopuszczalny i ci ludzie po prostu sami z nas szybko rezygnują i sobie szukają innego miejsca bliższego jakimś ich wyobrażeniom o profesjonalnym biurze czy czymś tam. Czyli reasumując, osiągnęłaś taki sukces? Tak czujesz? Wiesz, no nie powiem, że jestem już nasycona, bo sukcesem będzie chyba, jeśli wrócę już tak w pełni do projektowania, bo miałam taką przerwę podczas właśnie rozkręcania biura. Właściwie nie byłam w stanie jakby przyjąć na swoją głowę jeszcze dodatkowo projektu przez pewien czas. A ostatnio jestem właśnie świeżo po targach wnętrzarskich w Mediolanie i mam nadzieję, że teraz już ruszę pełną parą w projektowaniu. I wtedy będę czuła, że spełniłam się tak, jak chciałam, tak? Bo jednocześnie czuję taki balans pomiędzy życiem rodzinnym i życiem w pracy. Brakuje mi właśnie cały czas tego projektowania, tego elementu, bo strasznie to lubię i bardzo się w tym odnajduję i chciałabym to robić.
mam już właśnie, zaczęłam właśnie zlecenie, które ma być tym początkiem moim wielkim. Mam miejsce wreszcie do pracy, tak? I tak naprawdę też dla takiej satysfakcji większej finansowej potrzebne mi są też te projekty, więc myślę, że jestem na dobrej drodze do tego, żeby poczuć się w pełni spełniona w tym, co zamierzyłam. Prowadzenie swojej firmy przynosi wiele wzlotów i upadków, prawda? Mhm. Czy bilans jest dodatni, czy ujemny? Jak czujesz, jeżeli ktoś obawia się, nie jest pewny, ale czuje się taki stłamszony w swoim życiu, w swojej rzeczywistości, być może na etacie, być może bez etatu, czy uważasz, że warto zaryzykować? No absolutnie tak. Myślę, że warto mieć w sobie taką odwagę, bo wymaga to odwagi na pewno, żeby takie kroki podjąć, żeby porzucić wygodne tak naprawdę często życie, na przykład na etacie, prawda? Ono jest dość wygodne. Nie musimy się martwić o to, czy w danym miesiącu uda nam się, nie wiem, wyjść na zero, czy zarobić więcej, czy jesteśmy w stanie odłożyć na VAT, na podatek dochodowy i tak dalej. To są rzeczy, które w ogóle nas nie dotyczą, jeżeli pracujemy na etacie. Co miesiąc mamy tę samą pensję, możemy sobie zadecydować, co będzie za kilka miesięcy i tak dalej. Tutaj jest to wiele trudniej, ale zmienia się, w moim przypadku, zmienił się diametralnie mój styl życia. I ja jestem przeszczęśliwa w takim życiu, jakie teraz prowadzę. Bo ja mam naprawdę mnóstwo tutaj fantastycznych ludzi, którzy mnie otaczają w tym miejscu. Fantastyczną społeczność, bardzo ciekawych, bardzo zgranych, sympatycznych, uśmiechniętych, pełnych dobrej energii ludzi. Zresztą motto naszego biura to jest hasło na przykład na Facebooku, tak? By praca była przyjemnością i my potrafimy to zrobić. Widać i czuć tutaj, przebywając nawet z Wami, to jest sama przyjemność. I warto zaryzykować, ale też dać sobie prawo do porażki, tak sobie myślę, i jakby nie uważać, że porażka, którą my tak uważamy za porażkę, nic nam nie da, bo ona jest rzeczywiście krokiem do tego, żeby zrobić coś innego ważnego. Kiedyś koleżanka powiedziała mi coś bardzo ważnego, kiedy się zastanawiałam, czy otworzyć to biuro, powiedziała, że jeżeli nie otworzę tych drzwi, to nie będę wiedziała, co za nimi jest. I myślę, że to jest bardzo istotne. Nie dowiemy się. A poza tym, w tej chwili, na tym etapie, na którym jestem, mogę powiedzieć śmiało, że jeżeli zaczniemy takie rzeczy robić, to później otwiera się bardzo wiele różnych nowych możliwości, o których nie mielibyśmy pojęcia, jeżeli nie ruszylibyśmy po prostu tego mechanizmu. Stajemy się przedsiębiorcami, przedsiębiorca myśli już trochę inaczej, już zaczyna kombinować, zaczynają mu przychodzić różne inne ciekawe pomysły do głowy, które zaczyna realizować, bo też wie, ma coraz większe zasoby, wie, za które sznurki pociągnąć, żeby to się zaczęło dziać, wie jak wystartować, tak? Bo już pewną drogę przeszedł. Najtrudniej jest zacząć, na pewno, więc warto zacząć, choćby nawet miało się nie udać, bo to po prostu spowoduje lawinę kolejnych zdarzeń, tak myślę. Każde doświadczenie czegoś nas uczy. Zdecydowanie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że poznałam Cię i miałam Cię jeszcze zapytać, czy czujesz się już uskrzydloną kobietą, ale wydaje mi się, że to pytanie w ogóle nie powinno mieć miejsca, bo widać, że tak jest. Widać, że to, co robisz, rzeczywiście płynie z Twojego serca i to miejsce, w którym jesteśmy dzisiaj, jest takim pokazaniem tego, co rzeczywiście czujesz. Także bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzę Ci sukcesu dalszego, żebyś nie zaufała rzeczy, które Cię będą spotykały, te dobre i te mniej. No i żeby BZB rozkręcało się. Myślę, że usłyszymy o Was nieraz. Dzięki. Tobie również tego życzę, żeby Cię uskrzydlały te Twoje projekty i żebyś działała. No, może już na końcu projektu powiem, że ahoj, to ja.
Zobaczymy. Także. Dokładnie, kiedy wywiad z tobą. Projekt ma dużo odcinków, więc mamy czas. Dobrze, jak chcesz, to ja mogę go poprowadzić z tobą. Tak, być może, zobaczymy. Także dziękuję bardzo za rozmowę. A my się widzimy już za tydzień o godzinie 18 w kolejnym odcinku Uskrzydlonych Kobiet. Zostańcie z nami, obserwujcie na Facebooku Aniu na Rysorach. Jak zwykle będzie wstawiony link do kolejnych odcinków, a także u naszych bohaterek. Także jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć o naszych bohaterkach, to na dole w opisie będziecie mieli linki oraz informacje, z kim w danym filmiku rozmawialiśmy. Także pozdrawiam. Jeżeli filmik Wam się podobał i w ogóle cały projekt, to dajcie kciuka do góry. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy. I do zobaczenia już niedługo na kanale. Hej! Hej!